okropny szlam jest wszędzie. Dla większości z nas oznacza śmierć. Niektórzy jednak zdołali zaadaptować się do nowego środowiska i zmienić razem z nim. Ewolucja ma swoje sposoby.
twoje zadowolenie jest najważniejsze. Spójrz, wygląda na zestaw pierwszej pomocy z przeszłodni. Rzadki widok. Rura wygląda na słabą. Przyda się pazurołom. Wow. Czas znaleźć wyjście z tego miejsca. Mówię poważnie. Organizm morków wytwarza tkankę organiczną, którą wydalają, gdy czują się zagrożone. Przy kontakcie bloby wpływają na inne organizmy na poziomie komórkowym, na twój również. Yes!
To na pewno się przyda. Ręka za ręką. Toksanol zbudował pojazdy zwane arkami, które miały być ratunkiem przed nadchodzącą katastrofą. Czy stało się to za późno? Dysponujemy jedynie danymi z dziennika lotu pojedynczej porzuconej arki. Wynika z nich, że inne jednostki wzbiły się w niebo i jeszcze dalej. Zdaje się, że żyjący przed nami nigdy nie stracili nadziei na znalezienie nowego domu. Dokumentacja na temat łańcucha wydarzeń, który doprowadził do apokalipsy eony temu, jest bardzo ograniczona. Jest jednak jasne, że świat nie był gotowy na lekkomyślność, z jaką korporacja Toksanol odcisnęła na nim swoje piętno. Ich podziemne poszukiwania rzadkich minerałów i przemysł nuklearny produkowały tony odpadów, a oni, nie przejmując się przyszłością, zrzucali je na wysypiska latami, aż zabrakło im miejsca. Wtedy popełnili wielki błąd. Zaczęli składować toksyczne odpady w fali tuż przy brzegu. Zakładali, że zanieczyszczenie z czasem zatonie i ulegnie rozkładowi. Mieli rację. Nie byli jednak gotowi na skutki tego, co nastąpiło potem. Kiedy radioaktywne materiały trafiły do fali, weszły w reakcję z kodem genetycznym stworzeń i dały początek osobliwym mutacjom. Miało to niewyobrażalny wpływ na bioróżnorodność i cały ekosystem. Znany do tej pory świat zadrżał w posadach, a natura przypuściła kontratak. Nic już nie było takie samo, a to, co pozostało, stało się naszą rzeczywistością. Robiącego piw-paw iskrometalu nigdy nie dobiega zza tych drzwi. Oznaczenie ostrzegawcze. To pudło wygląda jak potencjalny mózgotrzep. Doprowadzenie do zwarcia w drzwiach będzie wymagało nieco główkowania.
Proszę bardzo.